cześć wszystkim, z tej strony Kasia. Witam Was bardzo serdecznie na kanale CraftoClock. Dziś chciałabym Wam zaproponować taki prosty tutorial na opakowanie na płytę CD. Często się zdarza, że darujemy komuś w prezencie właśnie płytę z muzyką. I postanowiłam, że właśnie zrobimy takie etui, opakowanie, które w jakiś taki ładny, elegancki sposób zapakuje nam tą właśnie płytę. Ja mam tutaj akurat tego rodzaju płytę. Tutaj będzie taka mała kieszonka jakby 3D, a tu będzie taka zwykła kieszonka z tagusiami, gdzie można ewentualnie napisać jakieś życzenia czy wspomnienia. Będą też takie napisy i zapięcie proste na takie dwa kółeczka i sznureczek. Do wykonania tego opakowania użyłam oczywiście bermaty, zwykłej, prostej bermaty o grubości 1 mm. Użyłam przede wszystkim kolekcji z CraftoClock Hummingbird Beard, czyli pieśń kolibra. I to jest taka, te dwa arkusze. Oczywiście skorzystałam z kolekcji tej mniejszej, 15×15. I akurat te dwa arkusze, które użyłam, to są odpowiedniki tych dużych, czyli numer 5, numer 3. Pod filmem będziecie mieli wyszczególnione wszystkie materiały. Użyłam również tych przepięknych tagów. To są dodatki do tej kolekcji, ale w innym wymiarze. Tutaj macie podane 20.3×30.5. Później użyłam również napisów z dodatków, napisy 6. Oraz pokusiłam się o wycięcie tej rameczki. Ona jest właśnie tutaj na przodzie tego opakowania. To jest co prawda z kolekcji Age of Technology, czyli era techniki, ale myślę, że chyba nie będzie problemu, żeby sobie taką rameczkę wyciąć. I te kółeczka również są wycięte z tego mniejszego elementu. A do obłożenia okładki użyłam właśnie tej przepięknej okładki laminowanej w rozmiarze M. Tak jak mówię, szczegółowe wytyczne co do materiału będziecie mieli pod filmem. Do wykonania tych zapięć, jak również tej ozdoby tutaj, użyłam zwykłych takich ćwieków, sznureczek najzwyklejszy, jutowy i dziurkacz okrągły, najprostszy, bardzo dostępny na rynku, nie ma z nim problemu. Także zapraszam Was do wykonania ze mną takiego opakowania na płytę CD.